Elo, elo, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w tym kolejnym materiale. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać coś takiego wow, naprawdę to będzie coś wow. Ponieważ zrobiłem sobie takie normalne zakupy, tylko że to są takie zakupy bardzo duże, ponieważ wydałem na te zakupy chyba coś koło 5000, ale ten odcinek będzie się skupiał tylko właśnie na kilku parach, ponieważ chciałem wam zaprezentować kilka par, które sobie ostatnio zakupiłem. Są oczywiście pary butów. Interesuje się trochę butami? Nawet prowadzę taki ala swój własny sklep, więc dzisiaj chciałbym wam zrobić taki mały unboxing, czy tam taki haul zakupowy. Teraz tak trochę powiem wam to tak z rodem jak takie blogerki modowe, czy tam takie właśnie instagramerki, czy youtuberki, które opowiadają co sobie tam kupiły. Więc ja mam nadzieję, że ja taki sposób nie będę wyglądał. Też broń Boże, ja się nie będę przychwalał tym, że tutaj takie sobie fajne pary butów kupiłem. Tylko chciałem wam zaprezentować, jak to właśnie wygląda. Jeśli byście chcieli, żebym wam pokazał, jak właśnie ten cały taki, nie wiem, marketing, czy tam wygląda właśnie taki, te całe buciarstwo, ponieważ naprawdę bardzo dużo osób się interesuje butami i są na tym naprawdę bardzo duże pieniądze. W sensie duże, no dla niektórych mogą być duże, dla niektórych mogą być trochę mniejsze. Dla mnie to są oczywiście bardzo duże pieniądze. Więc jeśli byście chcieli taki bardziej odcinek stricte związany z butami, czy tam ze sneakersami, czy ze streetwearem, to napiszcie w komentarzu, będę bardzo wdzięczny. Oczywiście oprócz napisania komentarza, zostawcie łapkę w górę, będzie bardzo fajnie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, wbijamy 1000 słów do końca roku szkolnego. Wiem, będzie to mega trudne, ale postarajmy się i dobijmy chociaż 500. Dzwoneczek i oczywiście wpadajcie na mojego Twitcha, twitch.kondi, na mojego Twittera to jest kondicjusz. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że oświetlenie idealnie pasuje, że nic tu nie będzie przeszkadzało. Jak widzicie, tu nawet mam kilka par. W ogóle te pary są tak ustawione, że tu ma, one są prawie na mojej, w sensie na mojej, no. Tak, które tu mają, bo ich mam aż 8, czy tam 9. Dzisiaj zaprezentuję wam takie najbardziej ładne i takie najbardziej hype'owe, więc chyba sobie z tym lecimy. Ja będę robił takie krótkie cięcia, tylko może jakieś urywki wam dam, jak tu będę pokazywał, jak je sobie otwieram, ponieważ takie otwieranie, tu wstawanie, to by jeszcze mi krzesło to skrzypiało i to by była pizda rama, pizda wir totalny, więc będę robił jakieś cięcia i będę wam prezentował, jak to ogólnie wygląda, bo ja sam nie wiem, co dokładnie zakupiłem, ale wydaje mi się, że to powinny być naprawdę bardzo fajne pary, więc lecimy tutaj już z tym unboxingiem, czy haulem zakupowym. Let's go! Dobrze, moi drodzy, ja ogólnie przybrałem sobie koszulkę, bo dopiero teraz zauważyłem, że tamta była brudna, więc tak trochę niefajnie występować właśnie w brudnej koszulce, dlatego sobie ją przebrałem. I co jeszcze chciałem tak ogólnie wam powiedzieć, bo chciałem coś wam na pewno jeszcze powiedzieć. Widzicie, czapeczka Trapper i ten, i fajnie, tylko już nie pamiętam do końca, co chciałem powiedzieć. Dobra, mniejsza o to, lecimy sobie tu z otwieraniem. Jak widzicie, tu mam pierwszą paczkę, nie będę wam pokazywał z tej strony, ponieważ tu jest etykieta, więc lecimy. Ja! Tak ogólnie to zapomniałem wam powiedzieć, ale pierwsza paczka jest, jak widzicie, od Adidasa, więc mogą to być czasami easy. Wow, ale mamy ładnie to w ogóle zapakowane tutaj, ja tak zauważyłem, naprawdę bardzo fajnie. Szacunek za to, że jest to folię bąbelkową to owinięte, bo czasami zdarzają się ludzie, którzy, bo ja ogólnie kupuję pary od ludzi prywatnych butów właśnie i czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy to wysyłają naprawdę w mało profesjonalny sposób i totalnie olewają tą sprawę, zważywszy na to, że czasami te buty tam, ta ich cena oscyluje w okolicach tam nawet 1000 zł, czy nawet 2000 i oni po prostu olewają to, ale jak widać, tutaj jakieś tam zabezpieczenie jest, więc to naprawdę szacuneczek dla takich ludzi, którzy starają się właśnie, żeby parka doszła cała. Jak widzicie, to są slide easy, czyli, bo jestem ciekawy, jak to ogólnie wygląda, jak, które to są. Dobra, udało się otworzyć tutaj. Jak to wygląda to ogólnie? O, jak widzicie, patrzcie, są to slajdy, czekajcie, widzicie, patrzcie na takie fajne. Są to onyksy ogólnie i to jest rozmiar 46, jak dobrze pamiętam. Tak, 46. Fajne, co nie? Mi się mega podobają, tylko problem jest taki w nich, że one naprawdę zaniżają rozmiarówkę i ta rozmiarówka zamiast, jak mam przenosić 44, to musicie kupić 46. To jest totalnie słabe moim zdaniem w Adidasie, że oni właśnie taką masakrę odwalają. No debile, jacyś ten Kanye West, czy ty się czujesz? No, i tak to właśnie wygląda. Niestety ja mam rozmiar 46 w normalnych butach, więc ja powinienem nosić 48 chyba i pół, bo jest tam 47 i później idzie na 48,5. Nie pytajcie się mnie, czemu taka rozmiarówka jest idiotyczna w Adidasie czy tam w Easy, bo dla mnie to jest
totalny szok, że oni takie rzeczy w ogóle robią. No, ale ogólnie tak parka, w sensie troszkę mam drugiego, ale drugiego nie będę wam pokazywał, bo po co, jak widzicie, no. Buty, w sensie laćki, naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem robią wrażenie i są totalnymi gitówami. Też nie będę mówił wam, jakie ceny dawałem za te buty, bo po co? Możecie sobie po prostu wpisać. Co jest z tym, kurwa? No dobra, możecie sobie wpisać i będziecie widzieli, o co chodzi. Dobra, znaczy będziecie widzieli, ile kosztuje dana para butów. To są Slide Onyx 46, jakbyście nie widzieli. Dobra, więc lecimy sobie tutaj z następnymi. Następne tu właśnie sobie zrobię ciecie i lecimy do następnych. Elo, elo, cześć, siemano. Tu mam jakąś paczkę z Nike'a. Też nie wiem, co to w ogóle tutaj jest. Od kogo dostałem, to wiem, więc odpakuję i wam pokażę, co to jest, bo jestem mega ciekawy, bo to kosztowało... No, gdzieś to powinno być napisane. Trochę pieniędzy to kosztowało. No, więc lecimy. Dobrze, moi drodzy, naszym oczom ukazuje się tutaj piękne, czerwone pudełko, czyli możemy wywnioskować, że będą to jakieś danki. Tylko otóż, jakie to będą danki? Ło, naprawdę bardzo ciężkie pudełko. Tak jakby ktoś tu jakieś kamienie wsadzał. Ale my tutaj co mamy? O, są to buty, czyli danki pandy, tak, czyli też niedawno dropiły, jest to rozmiar 46, a wyglądają one właśnie w taki tutaj sposób. Z pandami jest taki sposób, w sensie są mega ładne, mi się podobają, też mają liczne grono ludzi, którym się podobają właśnie te pandy. Tylko problem z nimi jest taki, że mają chujową jakość, one się rozpierdolą, nawet jakbyś w nich... Kurde, nie wiem, jakbyś kopnął nimi, to one się od razu rozwalą. Nawet nie jakoś, bo nawet te... Tu wygląda te niektóre przyjście, jakby Chińczyk na taborecie siedział, jakby kopnął w maszynę i coś by się stało. Tak to właśnie wygląda. No wiecie, jak to bywa. Bądźmy poważni, dajesz 1000 zł za buty, a to tak wygląda. No niezbyt fajnie, niezbyt fajnie, moi drodzy. Więc tak to właśnie jest. I w tym momencie lecimy sobie do jeszcze jednej pary butów. Tak wydaje mi się, że 3 pary wam pokażę, bo też nie chcę jakby przesadać z tą ilością, żeby odcinek nie był za długi. Ale ogólnie mam tych par tutaj 9, musicie mi wierzyć na słowo, że mam ich 9. I ta cena właśnie nawet więcej niż 5000, bo na początku mówię, że 5000, to nawet może być 6000, moi drodzy. Dobra, więc lecimy tu z następną parą. I teraz którą zabierzemy? Może będzie to ta, albo nie, ta jednak nie, moi drodzy, ta będzie może ta, zobaczymy jak tam tutaj, co w tej, jaka tu jest zawartość, dobra, tu jest tak. Dobrze, otworzymy sobie tą paczuszkę, kolejna z Nike'a, zobaczymy co w niej w ogóle będzie. To będzie chyba ostatnia, bo nie chcę, właśnie tak jak wspominałem, żeby ten odcinek był za długi. Jeśli chcecie więcej jakiego odcinku, łapeczki w górę, oczywiście obowiązkowo, subskrypcje, wyświetlenia, dzwoneczki, wpadajcie na Twitcha, Twitch też Kondi, na Twittera to jest Kondicjusz, a my lecimy sobie dalszym otwieraniem. Dobra, naszym oczom znowu się ukazuje oczywiście czerwone pudełko od Danku. Bo jak żadne inne buty nie mają takiego pudełka. Szczęście jest takie, że... W sensie, szczęście jest tyle, że są te pudełka całe, bo czasami właśnie się trafiają takie pudełka naprawdę poobijane i wtedy jest ciężko te buty sprzedać, żeby w ogóle coś na nich zarobić. Dobra. Patrzcie, jakie fajne. Kurka wodna, widzicie? Patrzcie. Pomarańczowe, co ja mówię? Fioletowe, purple. To są chyba kurdy, czegoś tak się nazywają, nie pamiętam dokładnie. Gdzieś tu powinno być napisane, jakie to są. White, cool, purple. No i tak to właśnie wygląda, moi drodzy. To odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków związanych z butami, to zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie. Dzwoneczek oczywiście, twitch.com/kondi, tam wbijajcie. Możecie ogólnie wpaść do mojego Instagrama, bo tam naprawdę mam takiego osobnego Instagrama z moimi butami. Tam jest taki jakby mój sklep i tam pokazuję wam moje buty, moją kolekcję, którą mam. Więc podam wam tam na dole, linka dam. I mojego głównego Instagrama też wam może dam, ale to jeszcze nie wiem, bo chciałbym, żebyście wbijali po prostu na to Instagrama z butami, bo tam jest naprawdę bardzo fajnie. I wkładam naprawdę bardzo dużo pracy, żeby ten sklep się rozwijał. Zaiste jest to w sensie spowodowane tym, że no chciałbym, żeby to wypaliło, ale czy wypali, to ja nie wiem. Ale też jeszcze zobaczysz, moi drodzy. Zobaczycie. Tak, dobra. Więc w tym odcinku to było na tyle. Ja tu jeszcze biorę za test Kapitana Jacka, ale to już będzie na streamie. A ja w tym momencie żegnam się z wami. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, moi drodzy. I tak jak wam wspominałem, ja będę widział, że jest zaangażowanie, to będę nagrywał wam więcej odcinków z butami właśnie w takiej tej tematyce. No i pokażę wam może jakieś Travisy, bo to naprawdę Travisy, to już jest taka parka przemocarna, przemocna!
Więc dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. No i kuwanara!